Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Kia Niro. Kia Niro to dość nietypowy crossover w gamie południowo-koreańskiego producenta. Nietypowy przynajmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na wygląd. Jak dla mnie, to Niro nie wygląda jak crossover czy tam SUV. Mi to bardziej wygląda na takiego hatchbacka, a czasami nawet na jakieś kombi. Owszem, są plastikowe osłony wokół nadwozia, które są zazwyczaj znakiem szczególnym dla crossoverów czy SUVów, ale gdyby je zdjąć albo pomalować pod ten sam kolor, to wtedy już zupełnie Niro wyglądałoby jak hatchback. I nie pomógłby nawet większy prześwit, bo w sumie 160 mm wcale nie jest jakąś wielką wartością. Drugi powód jest pod maską, bowiem Niro występuje tylko w odmianach ekologicznych, czyli dwóch wariantach hybrydowych oraz jednej w pełni elektrycznej. Wszystkie trzy odmiany różnią się od siebie wizualnie, gdzie główne różnice to przednia część nadwozia. Odmiana elektryczna, która nazywa się e-Niro, ma mocno zabudowany grill oraz niebieskie wstawki, podczas gdy pozostałe odmiany tego nie mają. Ja testuję odmianę hybrydową, PHEV, czyli taką, którą można podładować z kabelka. I to właśnie po tym dodatkowym wlewie paliwa, czy tak naprawdę gniazdku, można poznać Niro PHEV. No i można poznać po bagażniku, który niestety jest najmniejszy z całej trójki. Jego pojemność to dość skromne 324 litry, podczas gdy zwykła hybryda ma 356, a odmiana elektryczna aż 451 litrów. Różnica jest spora. W bagażniku mamy też małą torbę na kable do ładowania oraz pod podłogą niewielki schowek. W dalszej części bagażnika pod podłogą znajdują się akumulatory, które to właśnie zajmują cenną przestrzeń. Tylną kanapę można oczywiście położyć i uzyskać 1322 litry przestrzeni załadunkowej. Szkoda, że w bagażniku nie znajdziemy żadnych haczyków na zakupy czy gniazda pod zapalniczkę. Niro bardzo mocno zaskakuje z tyłu, gdzie miejsca jest bardzo dużo. Poważnie, zarówno na nogi, jak i na głowę mam bardzo dużo przestrzeni. Poza tym mamy podłokietnik z dwoma miejscami napoje, oddzielne nawiewy, czy w opcji gniazdo 220. Z przodu również jest bardzo wygodnie i nie można narzekać na brak miejsca. Fotel może być w pełni elektrycznie regulowany, podgrzewany, wentylowany, z pamięcią, a także pokryty skórą. Również kierownica może być podgrzewana i jest regulowana w dwóch płaszczyznach. W zasadzie jedyny minus to podłokietnik, który nie ma regulacji wysokości ani długości. Deska rozdzielcza jest bardzo ładna, nowoczesna i w miarę prosta. Zwłaszcza ogromny 8-calowy ekran robi duże wrażenie, ale to jest opcja. W standardzie jest nieco mniejszy, bo 5-calowy. Warto dodać, że ten wielki ekran jest bardzo ładnie wkomponowany w deskę i działa naprawdę przyzwoicie. System jest prosty w obsłudze, ma bardzo dobrą reakcję na dotyk i dosłownie minimalne opóźnienie w działaniu, które w niczym nie przeszkadza. Drugi ekran mamy w miejscu zegarów. I tu ponownie, to co ja testuję, to jest 7-calowy ekran, który jest opcją. W standardzie jest mniejszy 4,5 cala. To jest bardzo rozbudowany komputer pokładowy. W ogóle zwróćcie uwagę na układ, gdzie po prawej stronie jest prędkościomierz, gdzieś na środku tak pionowy obrotomierz, a po lewej stronie wskaźniki od silników elektrycznych. Przyznam szczerze, że jest to wszystko dość mało czytelne i chwilę mi zajęło, żeby zrozumieć o co chodzi. A nawet i po paru dniach wciąż się gubiłem. Jeśli chodzi o jakość plastików, to jest ona dobra, choć nie rewelacyjna. Spasowanie jest znacznie lepsze, choć jak bardzo mocno naciśniemy gdzieś tutaj na środku deski, to niektóre plastiki lekko zaskrzypią. Standardowo też muszę ponarzekać na plastiki typu Piano Black, który jest w okolicach skrzyni biegów i który się bardzo mocno rysuje. Niro oferuje też parę schowków, w tym nawet miejsce na telefon z ładowarką indukcyjną. Dwa miejsca na napoje w tunelu środkowym, zamykany schowek w podłokietniku, a także miejsce na małą wodę w drzwiach. Jest też oczywiście schowek przed pasażerem oraz miejsce na okulary w dachu. Pora na silnik. A w sumie to na silniki. Tak jak mówiłem, Niro występuje w trzech odmianach. Zwykłej hybrydowej typu plug-in, czyli że możemy sobie doładować kabelkiem, oraz w pełni elektrycznej. Obie hybrydowe odmiany opierają się o ten sam spalinowy silnik. Jest to wolno ssące 1.6 GDI, pracujące w cyklu Atkinsona, które generuje 105 koni. Do tego mamy silnik elektryczny, który jest silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi o mocy 43,5 konia w zwykłej hybrydzie oraz 60,5 konia w testowanej hybrydzie plug-in. Obie hybrydy mają jednak łącznie taką samą moc, 141 koni, a elektryk może mieć 136 lub 204 konie.
Niro PHEV nie jest jednak taką zwykłą hybrydą typu plug-in, bowiem ma ona kilka rozwiązań, które nie są stosowane u konkurencji. Po pierwsze, skrzynia biegów. W Niro nie mamy skrzyni bezstopniowej, a dwusprzęgowy automat o 6 przełożeniach, a to oznacza większy komfort podróżowania. Chociaż takie skrzynie w hybrydach innych marek też się zdarzają. Ale niekonwencjonalne jest na przykład użycie łopatek przy kierownicy. Bowiem jeśli jedziemy w zwykłym trybie samochodu, to łopatki odpowiadają za poziom rekuperacji samochodu. Czyli mamy trzy tryby, a raczej trzy siły rekuperacji, gdzie poziom trzeci oznacza bardzo mocne hamowanie, a tym samym największe odzyskiwanie energii. Świetna sprawa, bo możemy w zasadzie hamować łopatkami, a dopiero ostatnie metry przed autem musimy nacisnąć hamulec. Swoją drogą Niro ma fajny patent dla wszystkich, którzy bawią się telefonem na czerwonym świetle. Oczywiście, tego nie pochwalam, ale sam nie jestem święty i zdarza mi się coś tam zerknąć na czerwonym świetle. Otóż jak auto ruszy przed nami, to dosłownie po sekundzie czy tam dwóch mamy komunikat dźwiękowy oraz napis na desce rozdzielczej, że pojazd przed nami ruszył. No świetna sprawa. Ale wróćmy do łopatek. Otóż te łopatki działają też jak zwykłe łopatki do zmiany biegów, tylko trzeba przyłączyć w tryb sport. Wtedy możemy się trochę pobawić. W ogóle w trybie sport w Niro wstępuje nowe życie. Poważnie, dostaje kopa, jakby wypiła energetyka. I te 141 koni wydają się bardzo żwawe. Chociaż czasy tego nie pokazują, bo katalogowo auto powinno przyspieszać do setki w 10,8 sekundy. Ja jednak zrobiłem pomiar i wyszło 9,7 sekundy, czyli o ponad 1 sekundę szybciej. A to już nie jest tak źle. A, i wiem, że auto podczas pomiarów miało przebieg zaledwie 280 km. Konsultowałem się jednak z Kia Polska i ich serwisem i powiedzieli, że mogę robić pomiary. A auto odebrałem nowiuteńkie, miało 10 km przebiegu. Kolejna różnica względem hybryd, które są na rynku, to praca systemu hybrydowego. Akumulator ma pojemność 24,7 Ah, dysponuje energią 8,9 kWh oraz mocą 89 kW. A to starczy na jazdę na samym elektryku na poziomie 50 km. Ja zrobiłem 48, ale bardzo musiałem delikatnie jeździć, bo każde mocniejsze wciśnięcie budzi silnik spalinowy. Jak tak jeździłem normalnie, to miałem spalanie na poziomie 2 litrów. Ale najważniejsze jest to, co się dzieje, jak nam się skończy prąd. A w zasadzie nie tyle skończy, co spadnie do poziomu 10%. W normalnych hybrydach plug-in poziom baterii spada zazwyczaj poniżej 1% i już nawet nie pokazuje nam stanu, ile mamy, a potem się doładowuje lekko z hamowania. Lekko, czyli tak do 2, czasem 3, no może 4% i tyle. Ale nie w Kia Niro. Tutaj prawie zawsze jest 10-12% i to cały czas lekko się doładowuje z hamowania oraz z silnika. Tak jest. Pracujący silnik lekko doładowuje nam ciągle akumulator. Jeśli oglądaliście moje pozostałe testy, na przykład Peugeota 508 albo Volvo S60 w odmianach plug-in, to wiecie, że jak jeździłem na samej hybrydzie, to miałem spalanie 0,2 litry. Potem jak jeździłem już na odmianie spalinowej, bo rozładował się akumulator, to miałem po 8 litrów w mieście. A jak włączyłem możliwość doładowania akumulatorów za pomocą silnika spalinowego, to spalanie wzrastało mi do 16 litrów, czyli dwukrotnie. Ale znowu, nie w Niro. Tutaj jest to tak lekko doładowywane, że ja w mieście cały czas miałem spalanie na poziomie 4-5 litrów. Jak robiłem krótsze dystanse i się mocniej wściekałem, to robiłem po 6-7 litrów. Zresztą zobaczcie, tutaj jest mój dziennik spalania z kilku dni. No piękna sprawa. W ogóle jak oddawałem auto, to miałem przejechane 400 km, a zasięg wciąż pokazywał 500 km. Czyli da się zrobić 900 km na baku w mieście. A mówię tu o momencie, że raz doładowałem akumulator do 100%, a potem już jeździłem cały czas na tym, co miałem. No świetna sprawa. A doładowanie ze zwykłego gniazdka trwa około 4 godzin. Pomiędzy zwykłą hybrydą a tą testowaną plug-in są jeszcze dwie różnice. Jedna drobna, bowiem bak paliwa w PHEV ma pojemność 43 litrów, a zwykła hybryda ma 45. Ale druga różnica jest już większa, bowiem chodzi mi o wagę akumulatora. W zwykłej hybrydzie waży on 38,5 kg, a w plug-in 117. A jak dodamy do tego dodatkowy osprzęt, to PHEV waży 1519 kg, a zwykła hybryda 1415. 104 kg różnicy to już powinno być czuć. Chociaż Niro nie jest typem sportowca, więc na zakręcie i tak nikt nie będzie pędził jak szalony. Zwłaszcza, że Niro nieco wychodzi przodem. O właśnie, Niro ma tylko napęd naprzód i niestety nie ma opcji z 4x4.
Jeszcze taka ciekawostka. To w Niro możemy włączyć tylną kamerę przy każdej prędkości i używać jej zamiast lusterka wstecznego. W sumie ciekawa sprawa, bo dzięki temu mogłem uwiecznić piękne Porsche 356, które akurat stanęło za mną na światłach. Pozdrawiam kierowcę. Pora na cennik. Niro PHEV kosztuje minimum 127 900 zł. Zwykła hybryda to wydatek 97 900 zł i mówimy o tym samym wyposażeniu M. Różnica więc to 30 000 zł. Sporo. Najdroższa jest odmiana elektryczna, która kosztuje 146 990 zł za odmianę 136 koni lub 167 990 zł za odmianę 204-konną. Kia Niro PHEV bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, głównie ze względu na bardzo dużą przestrzeń w kabinie, bogate wyposażenie oraz świetne rozwiązanie hybrydowe. Z minusów to niestety skromny bagażnik oraz duża dopłata względem zwykłej hybrydowej odmiany. Ale której Niro byście nie wybrali, to będziecie zadowoleni. Naprawdę bardzo dobre auto.